Już w najbliższą sobotę, 2 marca, zawodnicy Wisły Puławy rozegrają swój pierwszy tegoroczny mecz o stawkę. Podopieczni Jacka Magnuszewskiego spotkają się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w finale wojewódzkim Pucharu Polski z Motorem Lublin. Pierwszy gwizdek sędziego już o godzinie 15. Na mecz zapraszają Krystian Żelisko i Szymon Stanisławski. Już w sobotę, finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Zapraszamy do wspierania naszej drużyny z trybun.